Pierwsze czytanie, zamiar przekształcenia między szkolnym w środku sportowym w Krakowie oraz międzyszkolnym basenem Kowackim w Krakowie w drodze likwidacji. Projekt prezydenta, druk nr 1063. Bardzo proszę w imieniu wnioskodawców pan Tomasz Urynok. Bardzo proszę. To jest wniosek prezydenta i w imieniu pan Tomasz Urynok. Dobrze, teraz. A, jest jednak to. Szanowni Państwo, dzień dobry, Wysoka Rada, witam serdecznie. Faktycznie pan przewodniczący będzie prezentował projekt tej uchwały. Ja może tylko powiem, że projekt powstał w wyniku prac zespołu. Temu zespołu przewodniczył pan przewodniczący w zespole, byli przedstawiciele Wydziału Edukacji, przedstawiciele MOS-ów oraz przedstawiciele Wydziału Sportu. Stąd też prośba pana przewodniczącego, żeby również ten projekt zechciał przedstawić. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę pana radnego. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Witam. Międzyszkolne Ośrodki Sportowe, Międzyszkolne Baseny Kowackie i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy były przedmiotem pracy zespołu zadaniowego powołanego przez Pana Prezydenta, którego miałem zaszczyt przewodniczyć. Chciałbym powiedzieć, że ten zespół został powołany jeszcze wówczas, kiedy wiceprezydentem do spraw oświaty była Pani Jadwiga Meszczanowicz. Później współpracowaliśmy z Panią Prezydentą. W finale z tej oczywiście przy ciepłym i miłym wsparciu Pani Prezydent Magdaleny Sroki, ale oczywiście na ręce pani Prezydent Sroki składam serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc, i przede wszystkim zaangażowanie urzędników do pracy, bo udało nam się przez półtora roku wypracować dokument, który prezentujemy w tej chwili i co ważne, on był konsultowany, omawiany na różnych etapach, przede wszystkim z środowiskiem międzyszkolnym środków sportowych, bo to i pasowych kubackich, bo to jakby jest najważniejsza, myślę, informacja, bo pokazuje, że udało nam się wypracować ten dokument bez jakichś większych zgrzytów i co najważniejsze, taki, który pozwoli nam skutecznie realizować zamierzenia dokumentu, który przed chwileczką przegłosowaliśmy, czyli strategii rozwoju sportu. Bo to podejście, które będziemy prezentować przy omawianiu reformy związanej z MOS-ami, basenami, COS-em, jest tak naprawdę konsekwencja tego, co przegłosowała Wysoka Rada chwilę temu, czyli tego celowego traktowania instytucji, o których będziemy dzisiaj mówić, tworzenia z nich pewnego narzędzia realizowania programów, przede wszystkim dawania takiego nowego impulsu do realizacji programów miejskich poprzez nadzór Wydziału Sportu. I to jest bardzo istotne, bo możemy się spierać, bo różne były dyskusje podczas spotkania i zespołu zadaniowego, później komisji merytorycznej, czy w trakcie różnych omach, różnych gremiów, które miały możliwość omówienia tego dokumentu, ale to, co padało, to były te wątpliwości, czy to oszczędności, czy to mimo wszystko jest lepiej, żeby były cztery, czy lepiej, żeby było jeden i w jakim kierunku będziemy szli reformując te MOS-y. I to jest to, co mówię na początku, jest jakby podsumowaniem tego, co wychodzi w wyniku tej reformy. My mówimy o dwóch, ponieważ chcielibyśmy mieć dwa sprawne narzędzia i o dwóch, ponieważ chcielibyśmy wprowadzić możliwość pewnej konkurencyjności między nimi. To jest bardzo istotny element, bo mówimy o przedmiocie, jakim jest sport. Czyli to, co jest istotne nie tylko pod kątem budżetowania i zarządzania w sensie takim finansowym, ale także i tego, w jaki sposób będziemy weryfikować wyniki, zaangażowanie, przede wszystkim ten progres sportowy, który mamy nadzieję w sporcie szkolnym osiągnąć. Przesadzę może troszeczkę na początku tego wystąpienia, ale to, co Kraków robi, jest jakby pewnym, zostało zainspirowane przez model sportu w Stanach Zjednoczonych. To Państwo
powinniście brać pod uwagę, czy my każdy z nas powinien brać pod uwagę te miejsca, gdzie jest największy wynik sportowy, gdzie na olimpiadach jest najwięcej medali złotych, gdzie widać ten wzrost sportu. Tam sport jest oparty o system szkolny, to jest współzawodnictwa szkolnego. Więc my mamy możliwość tworzenia w tej chwili pewnego, może też przesadzę, ale nowatorskiego podejścia do tego, w jaki sposób zarządzać sportem szkolnym i jak wyciągać z niego to, co najważniejsze, poza oczywiście tam częścią wychowawczo-edukacyjną i to, co najważniejsze, czyli wyniki. Ale do rzeczy. Jaki jest stan dzisiejszy? Dzisiaj w Krakowie funkcjonują 4 międzyszkolne ośrodki sportowe. Moskrowodzia z siedzibą na ulicy Nagonie 15, Moskrowodzie na Powstania Warszawskiego 6, niby Podgórze, jednak w centrum miasta, Moskrowodzie z siedzibą na Groblach i Moskraków Nowa Huta z siedzibą na Siedmiu Zgodach. Dysponujemy jednym krakowskim szkolnym ośrodkiem sportowym w Krakowie oraz dwoma basenami pływackimi, międzyszkolnymi basenami pływackimi Nowa Huta i Śródmieście. Warto jest wspomnieć w tym miejscu, jak wyglądają akty założycielskie tych instytucji, by sobie uzmysłowić w 2000, na prawie już 13 roku, że troszeczkę zapomnieliśmy o dostosowaniu struktury tych jednostek. Most Krowodzia został powołany decyzją naczelnika dzielnicy Krowodzia w 1987 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego Międzyszkolnym Ośrodkiem Dzielnicy Kraków Krowodzia. Most Nowa Huta działa jako w oparciu o tymczasowe orzeczenie pochodzące z Urzędu Dzielnicowego z 1976 roku w sprawie dzielnicowego ośrodka sportowego, a Most Podgórze działa w oparciu o tymczasowe orzeczenie pochodzące z Urzędu Dzielnicowego też z 1976 roku w sprawie dzielnicowego ośrodka sportowego. Generalnie to, co dzisiaj robimy, jest pewnym także ujednoliceniem zasad funkcjonowania tych jednostek. One, Międzyszkolne Ośrodki Sportowe, Międzyszkolne Baseny Pływackie i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy działają w oparciu o ustawę o systemie oświaty, w oparciu oczywiście o kartę nauczyciela, o rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych w warunkach pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach. Dodatkowo podstawą prawną są rozporządzenia ministra edukacji narodowej, najróżniejsze, a także uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia oraz uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Trzeba by wspomnieć, od 1 stycznia 1999 roku to powiaty, czyli tutaj powiem to, jako powiat występujemy, przejęły placówki światowe wychowawcze na podstawie artykułu 48 ust. 1 ustawy dnia 13 października 1998 w sprawie przepisów wprowadzających ustawę reformującą. Cele i zadania. Zadania placówek wychowania pozaszkolnego są określone m.in. w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności. Placówki realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Poprzez rozwijanie zainteresowań. To wszystko Państwo macie, więc ja bardzo przepraszam, ale jakby Państwo zwracali uwagę na slajdy, byłoby mi i Państwu łatwiej, nie musiałbym tego wszystkiego czytać. Tak jest, ale mam się docen, że ktoś to zrobił. Infrastruktura, bo to jest najważniejsze, szanowni Państwo, bo od infrastruktury i stanu posiadania infrastruktury sportowej wyszliśmy także poszukując kierunków rozwoju i kierunków funkcjonowania tej reformy. Otóż Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śródmieście posiada boisko sportowe, bieżąc i budynek zaplecza. Nowa Huta posiada stadion sportowy, boisko suszną na wierzchnią, boisko zaplecza. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, porty tenisowe, pływanie, sale gimnastyczne, bardzo szkolną wypoczynkową długowość, ośrodek sportowy, operacyjny, skór banowy. Międzyszkolne basen pływacki posiadają oczywiście swoje pływanie. I koniec. A to znaczy, szanowni Państwo, że ani Krowodzia, ani Podgórze nie dysponują żadnym własnym obiektem sportowym. To także była dla nas pewna informacja, w jakim kierunku kształtować założenia tej reformy, żebyśmy mogli w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać to, co jest, ale także poszukiwać na nowo takiej formy,
której i podwórze, i krawodzie będzie można uzbroić tę infrastrukturę i jak najbardziej efektywnie wykorzystać. Koszty funkcjonowania, łączne koszty utrzymywania wszystkich placówek wynoszą 14 479 800 zł i obejmują środki z budżetu miasta wynoszące 12 466 600 zł, w tym, uwaga, subwencji wynoszącą 5 509 384 zł oraz środki z dochodów własnych 2 013 200 zł. Co ważne, oczywiście największą część dochodów własnych wykorzystują mimo wszystko baseny. Koszt utrzymania 4 niedoszkolnych ośrodków sportowych łącznie to jest 3 042 000 zł, w tym z budżetu 3 800 000 dokładnie, a subwencja to jest prawie połowa tego, co stanowi budżet MOS-u. Środki z dochodów własnych 34 000 zł i tak naprawdę te środki wypracowuje tylko MOS w Nowym Rzucie. Całą kwotę. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Koszty utrzymania 8 238 000, obejmuje to 6 509 000, w tym subwencja 2 600 000. Środki z dochodów własnych 1 728 000. Międzyszkolne baseny pływackie łącznie to jest 3 199 000, w tym z budżetu miasta 2 948 000, subwencja 1 410 000. No, to możemy w taki sposób popatrzeć. Struktura jeszcze, szanowni państwo, uwaga, daje strukturę zatrudnienia. Będziemy mogli porównać, ile osób jest zatrudnione w COS-ie, a na największej placówce to jest 133 osoby, z czego 50 na etatach nauczycielskich. MOS Podgórze 24 do 22, w Śródmieściu 15 do 9, w MOS Podgórze 13 i 13, czyli wszystkie 13 osób to nauczyciele, na etatach 27 do 21, basen na kolorowym 24 i 8 nauczycieli, francuską numer 28 i 12. I teraz to, co najważniejsze, żebyśmy mogli przejść już do konkretów. Przekształcenie międzyszkolnych ośrodków sportowych polega na 1. Zlikwidowaniu międzyszkolnego ośrodka sportowego Krowodrza i kontynuacji jego zadań poprzez MOS Śródmieścia, ale także zmiana nazwy na MOS Zachód. A po drugie, zlikwidowanie MOS-u w Podgórze, kontynuowanie jego zadań przez nową tutaj i powołanie to miejsce MOS-u SUS. Przekształcenie międzyszkolnych basenów pływackich będzie polegało na włączeniu istniejącego Śródmieścia oraz basenu w Nowej Hucie w strukturę Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Placówki przyjmujące, teraz proszę uwagę tych wszystkich, którzy mają wątpliwości. Placówki przejmujące zadania likwidowanych jednostek przyjmują także zatrudnionych pracowników, uczestników zajęć, dokumentacji i nienależności zobowiązania do oczywiste. Proponujemy, aby rozpocząć proces likwidacji przedmiotowych placówek 1 lipca 2013, a jego zakończenie ustalamy na koniec sierpnia 2013 roku. Podstawowe założenia dotyczące przekształcenia. Przekształcenie nie będzie miało wpływu na pogorszenie ilości jakości oferowanych zajęć dla dzieci i młodzieży, gdyż zajęcia dla wychowanków będą się odbywały w dalszym ciągu w tych samych miejscach. Uczniowie korzystający dotychczas z oferty likwidowanych MOS-u w Krakowie i Podgórze otrzymują dodatkową ofertę wynikającą z zajęć prowadzących w Nowej Hucie i w Śródmieściu, które zarządzają dodatkowo obiektami sportowymi, których nie posiadały te likwidowane. Istotny jest też fakt lepszego wykorzystania przez Nową Hutę i Śródmieście infrastruktury sportowej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na odnowionych obiektach sportowych. Proszę zwrócić uwagę na budżet, na środki, jakie wydajemy na modernizację stadionów MOS-u w Nowej Hucie. I to bardzo praktyczne i na stadion w Nowej Hucie, dzięki tej modernizacji to będzie drugi stadion, prawdziwy elektroteczny stadion Krakowa, od stadionia WF. Zbieżnią przygotowaną do odzywania najważniejszych zawodów sportowych w tej dyscyplinie sportu. Placówki przejmujące zadania statutowo likwidowanych jednostek przyjmuje do siebie na dotychczasowych warunkach pracy, czyli w oparciu o kartę nauczyciela, między innymi pracowników pedagogicznych i pedagogicznych, którzy zdecydują się na zatrudnienie w nowych ośrodkach sportowych. Korzyści przekształcenia.
Najistotniejszymi korzyściami przekształcenia placówek są uproszczenie struktur organizacyjnych, usprawnienie zarządzania placówkami, efektywne wykorzystanie połączonych zasobów w ramach realizowanych zadań, obniżenie kosztów funkcjonowania w dalszej perspektywie czasu, racjonalizacja zatrudnienia w dalszej perspektywie. Jeszcze najważniejsza rzecz, ponieważ ja się spieszę ze względu na szacunek dla Państwa pracy ale nie, i czasu, ale nie chciałbym, żeby umknęło nam to, co jest najistotniejsze w tej reformie. Bo oczywiście to, że MOC-y będą mogły przejmować zadania w ramach mojego trenera, Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, animatora i dzięki temu tak naprawdę zyskamy wszystko, ponieważ obciąży to bezpośrednio budżet zadań i odbędzie się to tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas wszystkich. Warto jest podkreślić także i to, że my nie chcemy na tym zakończyć. Jeżeli Pan wola Pana Prezydenta i Szanownej Rady będzie, będzie taka, to chcielibyśmy kontynuować tę reformę, tak abyśmy mogli popracować dalej nad statutami, placówek, schematami organizacyjnymi i jakby dopracować to, co dla nas jest najważniejsze, o czym mówiłem na samym styczniu, czyli tego celowego i narzędziowego traktowania nowych podmiotów, czyli przede wszystkim zadań programowych. Zespół zakończył swoją pracę jeszcze jednym ważnym elementem, bo to, co zawsze budziło wątpliwości środowiska mocnych, to jest to, czy będzie karta nauczyciela, czy nie będzie karta nauczyciela. Bo już ta reforma wielokrotnie stawała na podobradach, kiedy była omawiana przez Radę Miasta Krakowa i zawsze rozbijała się o ten lęk, o funkcjonowanie karty nauczyciela. Podeszliśmy do tego pragmatycznie. Karta nauczyciela, czy w ogóle subwencja dzięki temu, to jest 50% budżetu. Nie stać nas na to, żeby dzisiaj z tego rezygnować. W związku z tym to, co jest największą bolączką, zostaje utrzymane i mam nadzieję, że dzięki temu dla dobra dzieci młodzieży. Ale ważny wniosek jest taki. Zespół zadaniowy zawnioskował do Pana Prezydenta, aby zarekomendował zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczpospolitej z wnioskiem o zmianę prawa w zakresie zwiększenia liczby godzin pracy, do których zobowiązani są pracownicy Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Wydawać mi się mogło, że w MOS-a, co tam w MOS-ie, że tam prawie trener to 18 godzin, to sobie da radę. Ale wystarczy zwrócić uwagę, co się dzieje na przykład dezorganizuje pracę na przykład w MOS-ie Śródmieście, który posiada lodowisko i jako jedyny prowadzi zajęcia na lodzie. Ponieważ na lodzie to do tego wchodzi jeszcze szkodliwe, w związku z tym to pensum jest jeszcze niższe. To jest dla nas spory problem, bo to jest olbrzymie obciążenie kosztowe związane z funkcjonowaniem, ale też trudno sobie wyobrazić w Krakowie, mieście, gdzie hokej jest mocny sportowo, że nagle stracimy placówkę, która kształci i uczy jeździć na łyżwach jako jedyna w tym mieście. No ale to rozważanie na przyszłość. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o dyskusję. Zrobiłem to ekspresowym tempem, za co przepraszam, bo pewnie gdybym miał więcej czasu zrobiłbym to dokładniej, ale mam nadzieję, że większość wątpliwości rozwiniemy w dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Nie, bardzo proszę. Pan Pietrus, potem Pan Włodzimierz Pietrus, bardzo proszę. Potem Pan Bogdan Smok. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam pytanie dotyczące konsekwencji tych zmian, jeżeli chodzi o zakres zajęć. Tu była uwaga, że przekształcenie będzie miało wpływ na podwyższenie jakości i ilości, ale w dyskusji na komisji zrozumiałem, że po pierwsze z lodowiskiem nie będzie tak jak do tej pory, bo zrozumiałem, że część zajęć jest na Krakowie, no to na tej Krakowie tych zajęć nie będzie, więc mam tutaj pytanie, jak to będzie wyglądało tak naprawdę z tym jazdą na łyżwach. Drugie pytanie dotyczy zajęć, które się odbywały poza Krakowem, na basenach w gminach ościennych. Czy te zajęcia, które były na basenach, nie wiem, czy Zabierzu, chyba Zabierzowie, w gminie Zabierzu, czy Liszki, w każdym razie, czy one będą w jakiś sposób kontynuowane, w jakiś sposób? Gdzie będą odbywać się te zajęcia? Czy nie umieści się tutaj właśnie tej ilości tych zajęć?
bo jakość być może będzie zmieniona, ale czy ilość się zmieni. Więc przede wszystkim jest pytanie o konsekwencje dla dzieci. Czy ta paleta zajęć się zmieni i w jaki sposób? Bardzo, bardzo proszę, pan Bogdasław.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę o odpowiedź, Pani Dyrektor. Pan Marek Mikołajczyk. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Odpowiadam na pytanie Pana Pawła Wójta, mianowicie faktycznie na Komisji Sportu była dyskusja na temat przekształcenia mostów i basenów. Padło tam stwierdzenie co do mostu w Śródmieście, w którym jest organizowana lekcja pływania. I proszę zauważyć, że i w wystąpieniu Pana Radnego Niemowicza, jak również na Komisji podczas dyskusji, nigdzie nie padło i taki jest zamiar zespołu nadaniowego i zamiar przekształcenia, aby nie umniejszać oferty kierowanej do dzieci i młodzieży. Sam fakt, że pozostaje karta nauczyciela, wskazuje na to, że podchodzimy do tematu spokojnie, ale musimy sprawdzić wszystko, w jaki sposób działają mosy i co się dzieje. Jesteśmy obecni na kontrolach. Wiemy, puściliśmy ankiety do wszystkich rodziców, które dzieci uczęszczają na różne zajęcia, w wszystkich mostach i basenach, bo zdarza się, i Państwo doskonale o tym wiedzą, że rodzice nie mają świadomości, że w ogóle funkcjonuje coś takiego jak most. Są przekonani, że są to zajęcia pozalekcyjne, jest to UKS, nie ma rozróżnienia co do mostu, jak również do klubu sportowego, który działa przy tych ośrodkach, więc jest to sprawa dosyć skomplikowana, jak Państwo wiedzą, zresztą wielu z Państwa radnych było w poprzedniej kadencji, kiedy ten problem stawał na Radzie, był analizowany, w związku z tym nie działamy pochopnie, nie zmniejszamy oferty kierując ją do dzieci i młodzieży, będziemy rozmawiać z całym środowiskiem z rodzicami i myślę, że dzieci mogą tylko skorzystać i poszerzyć. I skorzystać z poszerzonej oferty, którą chcemy skierować do nich. Bo tak jak radny powiedział, mamy, realizujemy poprzez wydział programy sportowe, które chcemy, żeby włączyły się do realizacji mosy. Jeżeli chodzi o basen Zabierzów, który Pan radny Wiedrów poruszył, owszem, dziedzictwo odczytywają w Zabierzowie i tu należy się zastanowić, czy w wyniku przetargu basen będzie tańszy od naszego miejskiego, który jesteśmy w stanie zaoferować przy nadzorze wszystkich międzyszkolnych basenów w granicach naszego SOS-u. Także jeżeli są dodatkowe pytania, chętnie udzielę. Jeżeli chodzi o wystąpienie Pana Radnego Smoka, chciałam podkreślić to w taki sposób. Jeszcze raz podkreślam, nie zmniejszamy oferty kierowanej do dzieci i młodzieży, upraszczamy strukturę zarządzania, bo na pewno łatwiej się rozmawia z dyrektorami MOS-ów, którzy są bardzo efektywni, działają prężnie i myślę, że jest to dopiero pierwszy krok do dużej reorganizacji sportu szkolnego w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczący. Pani Prezydent, też sobie pozwolę odpowiedzieć szczególnie do Pana Radnego Smoka, ponieważ dotknął dosyć istotnego problemu. Mówiłem o tym na początku. Właśnie po to jest przeprowadzona reforma z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, żeby uzyskać sprawne narzędzie realizowania tych zadań, nazwijmy to strategii sportu szkolnego. Po to w tej chwili realizujemy, żeby rzeczywiście mieć możliwość oddziaływania, czego no powiedzmy z większym bądź mniejszym skutkiem, ale takiego sprawnego narzędzia w udziale sportu jeszcze nie ma. I słusznie stawiany jest postulat, aby rozpocząć rozważenia na temat stworzenia strategii sportu szkolnego, tak i substrategii do tego, co chwilę temu głosowaliśmy, ale żeby to się mogło odbyć i miało rzeczywiście mieć cel, to musimy przeprowadzić reformę Międzyszkolnego Ośrodku Sportowego przede wszystkim po to, żeby móc zebrać z rynku, mówiąc inaczej, ale zebrać do tych mocy te najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania nie tak statystycznie, jak można w różnych prezentacjach przekazać, ale przede wszystkim zweryfikować funkcjonowanie mocy w oparciu o do infrastruktury zływalni. Tak użyję takiego absurdalnego neologizmu, ale trzeba uzbroić most Krowodrza, tak by mógł rywalizować z mostem Nowa Huta, tak samo jak most pod górze trzeba doinwestować, żeby miał z bazę, żeby mógł rywalizować z Nową Hutą czy ze Śródmieściem. Tak się nie dzieje, w związku z tym
wykorzystajmy tą reformę do tego, żeby mieć punkt wyjścia do tego, aby rozpocząć na poważnie rozmowę o strategii sportu. I co jest ważne, bo każdy z nas jest z jakiegoś terenu lub bardziej przeżywa problemy w swojej dzielnicy, jeden myśli bardziej o Nowej Hucie, drugi o Krewotrze. Ale niech nam to nie zaciemnia obrazu w tym wszystkim, co chcemy osiągnąć, czyli chcemy zreformować krakowski sport szkolny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 2 stycznia 2013 roku. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 4 stycznia 2013 roku.